Siema, siema, ziomki i ziomeczki. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jak widzicie, kurde, śnieżyca jest. Przez następne dwa dni będziemy mieli tak duży śnieg, że mamy mieć około 6-8 inczy na centymetry, moi drodzy. No nie wiem, mniej więcej tak podaję, tylko 16 może centymetrów, jak nie więcej. Przeliczcie sobie, moi drodzy, na serio, nie znam przeliczenia, sorry, używam dzień w dzień incze, także centymetrów nie mam pojęcia. Także no, byłem parę dni temu zadowolony bardzo, że mamy już wiosna, nadchodzi tego, tamtego. Dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny oficjalnie, no i u nas jest zaspa. Nieciekawie, no ale niestety jest co jest. Mogłoby być gorzej, nie? Nie wiem jak, ale mogłoby być gorzej. Następna rzecz w dzisiejszym vlogu, co chciałem poruszyć, to, moi drodzy, Monkey dzisiaj ma urodziny, także happy birthday, Monkey. Już nie jest małolatem, dojrzał. 37 lat, tak, Monkey? Bardzo spoko. Jeszcze raz wesołych urodzin, Monkey. Mam nadzieję, że dobrze dzień tobie spływa. Mówiłeś, że będziesz miał live'y. No nie wiem, jadę teraz do domu. Zajadę po drodze, piwka sobie jakiegoś kupię. Żona pozwoliła piwko sobie kupić. Zobaczcie, jak tutaj zaśnieżone wszystko. Żona pozwoliła piwko kupić, także piwko sobie kupię. Jeżeli Monkey ma live streama, na live'a wskoczę do niego. Pogramy może razem, zobaczymy co, jak będzie, nie? A poza tym, co nowego ze mną się dzieje, no moi drodzy, jestem już prawie pod samym końcem szkoły jazdy ciężarówek. W ten czwartek będę brał test jazdy, czyli jak zdam, dostanę prawo jazdy, jak nie, no będę musiał się wrócić jeszcze raz. Mam nadzieję, że obelgi sobie nie zrobię i za pierwszym razem zdam. No ale zobaczymy, jak to pójdzie. Nie będę spewniał siebie, co nie, dopóki tego nie zdam. Także, moi drodzy, no tak to bywa. A następna rzecz. Planuję dalej więcej nagrywać dużo materiału z Battlefield Hardline, oczywiście, bo wyszedł teraz Battlefield. Jak wiecie, Battlefield jest, no... Dla mnie prawdopodobnie, najprawdopodobniej to jest najgłówniejsza gra, jaką gram. Poprzedni Battlefield 4, co był, grałem parę set godzin. No nie wiem dokładnie ile, bo... Najpierw mi pokazywało 600, później mi pokazywało 800 i później pokazało mi, że 300. Na pewno więcej niż 300 godzin grałem. Ja myślę, może jakieś 600 do 800 godzin grałem, jak nie więcej. Uwielbiam grę Battlefield, pomimo że czwórka no, miała dużo problemów ze sobą. Ale moi drodzy, było nie było, na konsolę to jest najlepsza gra FPS. Przynajmniej moim zdaniem. Call of Duty jest ok, raz na ile pograć. Ten ostatni na początek mi się podobał, powiem, że się podobał mi, ale szybko mi się znudził. Battlefield mi szybko się nie nudzi, moi drodzy. Do Battlefieldu zawsze się wracam. Jedynie teraz ostatnio czwórka mi się nudziła, dlatego, że nie mogłem się doczekać do Hardline'u, a to pokazuje tylko tyle, na ile mi Hardline się podoba. No i teraz takie pytanie, a właśnie też o tym Tarnoś rozmawiał i... inni, Yoshi chyba też o tym miał, mi się zdaje, film. Czy poleciłbym kupić komuś Hardline'a, czy nie? Mam niestety odpowiedź taką samą jak oni, że mogę wam tylko powiedzieć to, że dla mnie gra bardzo się podoba. Tak jak Tarnoś to poruszył ten temat, jakbym miał do wyboru, czy jeszcze raz tą grę kupić, czy nie, czy zwrócić i pieniądze dostać z powrotem. Na pewno bym kupił tą grę z powrotem i na pewno bym kupił cały wypas, tak jak ja kupiłem. Kupiłem wszystko maksymalnie do tej gry. Czyli najwyższą wersję tej gry, od razu premium kupiłem i jak na razie jestem bardzo zadowolony. Oczywiście gra jest dopiero 2-3 dni na rynku, także no jeszcze zobaczymy, co dokładnie z tego. Jeszcze dużo może się pozmieniać, ale w dniu dzisiejszym, moi drodzy, jestem bardzo zadowolony. Bez żadnego zamysłu, jakbym miał drugi raz kupować tą grę, bez żadnego zamysłu od razu bym kupił sobie. Nie miał żadnych wahań. Ale jeszcze raz powtarzam to w ten sposób, że dla mnie Battlefield jest
grą główną FPS-ową. Także no, jak ktoś jest bardziej w Call of Duty, może to nie ma takiej wartości ten Battlefield dla nich. Nie powiem, że gra jest perfekcyjna. O, poza tym to nie jest recenzja, to jest tylko moje takie wrażenia jeszcze pierwsze, nie? Gra nie jest grą perfekcyjną, jest dużo problemów w niej, takich ze strony użytkownika, a netcode wygląda się dosyć dobry. Wygląda mi na to, że ma ten sam używa netcode, co w Battlefield 4 teraz wpuścili, czyli wszystko, co przed tobą jest, o wiele więcej się odnawia informacja, niż rzeczy, które są za tobą, albo które są daleko od ciebie. Także no, z netcodem przeważnie nie mam problemu, miałem jedną czy dwie gry, co lagowało, no i wczoraj miałem dwie gry, do których próbowałem do Monkey się dołączyć, to wyrzuciło mnie z gry, ale pisało tak, że mój kabel networkowy był odłączony, pomimo, że nie był odłączony. Nie wiem, jakiś dziwny glitch był. Są też inne glitche, moi drodzy, no nie powiem, nie można powiedzieć, że to jest gra perfekcyjna, bo ma swoje wady, ale jeżeli wezmę wszystkie dobre rzeczy i złe rzeczy, podsumuję, jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiony do tej gry. Byłem bardzo negatywny, jak wyszła alfa. Jak grałem w alfę, byłem bardzo, bardzo negatywny do tej gry. Praktycznie moje zdanie było takie, że nie będę tej gry kupował, bo jest strasznie słaba. Wiadomo, nie patrzyłem na grafikę, patrzyłem tylko na to, jak się grało. Beta jak wyszła, wszystkie rzeczy, z którymi miałem praktycznie problem, pozmieniali na tak, jakbym wolał. Prawie wszystkie, nie wszystkie. No i teraz pełna gra jak wyszła, też mi się bardzo podoba. Ja rozumiem, że niektórzy ludzie, powiedzmy Monkey nie lubi, że szybko tak się ginie w tej grze. No tak jak ja zawsze z nim rozmawiam, dla mnie to odpowiada osobiście, ponieważ ja zawsze na hardkorze grałem, to tak czy inaczej zawsze bardzo szybko się ginęło. Ale rozumiem też, że dużo ludzi tego może nie lubić. No i zgadzam się z tym, że bardziej ludziom pasowało, jak kiedyś było, że chciałeś dłuższe życie trochę mieć, szłeś na normala, chciałeś szybciej zabić przeciwnika albo zginąć, szłeś na hardcora. Teraz no niestety nie robiłem jeszcze dokładnych testów, którego dnia może się zmówię z którymś albo z was, albo z kumplami z YouTube'a. Przeprowadzimy może testy. Ile kul zajmuje na zabicie przeciwnika z tej samej odległości na hardkorze i na zwykłym serwerze. Z mego wrażenia teraz, co mam, tak jak mówię, jeszcze nie robiłem żadnych badań dokładnych, to jest zero różnicy. Dlatego mówiłem, że dla mnie hardcore jest teraz bez żadnego sensu, żeby grać. Bo jedyna rzecz, co w hardkorze mnie bardzo, bardzo interesowała, to było to, że szybciej przeciwnika było można zabić. To, że minimapy nie ma, był mały plus, ale nie na tyle duży. A dużym minusem było to, że za każdym razem, co przeładujesz broń, to tracisz wszystkie naboje, które były w magazynku. A jak oglądacie moje filmy, to widzicie, że po każdym zabiciu przeciwnika ja lubię bardzo szybko przeładować. Także no, to była rzecz na hardkorze, którą ciężko było mi pominąć. Także no, na normalnie teraz bym grał. Ale wróćmy się dalej do mego vloga, moi drodzy, bo hardline się rozgadałem. Ale tak, moi drodzy, jestem zadowolony na razie z tej gry. Nie mówię na razie, że zaraz nie będę niezadowolony, tylko że no, na razie jestem zadowolony. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie, nie? Następna rzecz, moi drodzy. A miałem robić tego vloga z naprawy hamulców. No jeszcze hamulców nie zdążyłem naprawić. Z paru różnych powodów miałem parę problemów do rozwiązania. Poza tymi problemami miałem parę rzeczy do zrobienia. No i tak wyszło i pogoda było nie odpowiadała. Mam nadzieję, że może jutro, ale wątpię, bo z tego jak pogoda wygląda, to wątpię, że jutro będę w stanie zrobić te hamulce. Także no, jeżeli będę robił, to nagram tego vloga z pierwszej osoby, tak jak gryla. Bo dużo dla was to się podobało, ten pomysł. Nie myślę, że to jest oryginalny pomysł. Na pewno już ktoś tam przede mną zawsze robili takie coś, przecież bo są przystawki do kamery, że na głowę.
czekać bez żadnego problemu. No, ale powiem tak, że bardzo Wam to się podobały, te odcinki, także no, nagram jeszcze więcej, jak będę miał tylko okazję. Lepsza się pogoda zrobi, to zaraz na wycieczki jakieś pojeździmy. Pomimo, że żółw teraz ma, pomimo, że żółw teraz jest karany za swoje zachowanie, może żółwia ze sobą wezmę na jakieś wycieczki po lesie, wędrówki, tak, hiking. Może trochę bushcraftu po tego potrenujemy. Zobaczymy, co będzie. No na razie w taką pogodę, moi drodzy, to dla mnie naprawdę się nie chce nigdzie wychodzić. Ja zimno nie lubię. To nie jest zabawa dla mnie. No ale okej. Na tym będziemy kończyć. Jadę teraz do domu. Mam nadzieję, że mąki, tarność, może pają, grają, to może jeżeli będą mieli czas, to się dołączę do nich, pogramy. Okej, dzięki Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie, Wasze komentarze są zawsze bardzo mile widziane. Jeżeli jesteś nowym na moim kanale, nie zapomnij dać suba. Na razie.